Witam Państwa, nazywam się Anton Pukowski. Witam Państwa na webinarze Jak wspierać osoby dyskryminowane w szkole. Ten webinar jest elementem programu Szkoła Otwartości Centrum Edukacji Obywatelskiej. W jego ramach staramy się wspierać nauczycieli i nauczycielki we współtworzeniu włączających i otwartych na różnorodność społeczności szkolnych. Edukacji włączającej, opartej na współdziałaniu. Nasz projekt realizujemy dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Dzisiaj w ramach tego tematu chciałbym powitać Agnieszkę Kozakoszczak, która jest ekspertką. Zapraszam Cię też, Agnieszka, żebyś się pokazała. Agnieszka jest ekspertką i trenerką specjalizującą się w tematyce równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w edukacji. Dzień dobry. Jest także między innymi członkinią zarządu i koordynatorką programu edukacyjnego w Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej. Drugą naszą ekspertką dzisiaj jest Ewa Pizoń. Ewa jest psycholożką, jest także wicedyrektorką niepublicznego przedszkola i szkoły podstawowej w Warszawie. Jest także trenerką wspierającą szkoły i nauczycieli w ramach działań Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Witam serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy o bardzo ważnym temacie wspierania osób, które doświadczają dyskryminacji. Czyli wchodzimy w momencie, kiedy już coś się zadziało. W naszym programie wcześniej mówiliśmy już w ciągu tego roku szkolnego o sytuacjach, co robić w klasie, żeby do dyskryminacji, do przemocy nie doszło. Mówiliśmy o kompetencjach, które warto rozwijać, żeby właśnie zabezpieczyć, uodpornić, a także sprawić, że osobom będzie łatwiej na takie sytuacje reagować. Zapraszam do poprzednich naszych webinariów, żeby dowiedzieć się o tych tematach. A dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać właśnie o tej sytuacji, kiedy ta dyskryminacja już się stała, jeśli właśnie taka sytuacja jest, na którą trzeba zareagować. I tutaj właśnie Agnieszka i Ewa są osobami, które dużo doświadczeń mają takich właśnie w takich sytuacjach, co zrobić. Na początek chciałem poprosić Ciebie, Agnieszko, żebyś powiedziała w ogóle, czym jest dyskryminacja, o czym w ogóle mówimy, żeby wiedzieć właśnie, jak ją rozpoznać, że to właśnie ta sytuacja nastąpiła. Jasne, z przyjemnością. Może nie z przyjemnością, ale z poczuciem odpowiedzialności. I pokażę też prezentację, bo sądzę, że będzie Państwu też łatwiej te treści przyswajać i analizować, widząc prezentację. Czy ona jest widoczna w tym momencie? Tak. Super. Czym jest dyskryminacja i na czym polega, a szczególnie w kontekście szkolnym, to bardzo trudno jest mówić o dyskryminacji, nie mówiąc o czymś, co czasem nazywamy łańcuchem dyskryminacji, czyli pewnym takim ciągiem zdarzeń czy sekwencją zdarzeń, która często ma miejsce, zanim dojdzie do dyskryminacji. I która bardzo często zaczyna się od stereotypów, od tego, że mamy jakieś stereotypowe wyobrażenia na temat jakiejś grupy społecznej, czy to będą na przykład dzieci z doświadczeniem migracji, czy dzieci z niepełnosprawnością. Bardzo często dyskryminacja zaczyna się od takiego przekonania w głowie, uogólnionego przekonania o jakiejś grupie społecznej, bardzo często przypisującego tej grupie jakieś negatywne cechy. Jeżeli oprócz takiego nastawienia poznawczego poczujemy jakieś emocje, najczęściej również negatywne wobec tych osób albo określonej grupy społecznej, to mamy do czynienia z uprzedzeniami. No i dopiero kolejnym etapem czy kolejnym krokiem w tym procesie bardzo często bywa dyskryminacja, czyli taka sytuacja, w której do naszego przekonania czy wyobrażenia o jakiejś grupie społecznej, do naszych emocji, które temu towarzyszą, dochodzi jeszcze jakiś rodzaj działania i władzy. Ta władza może być taką bardzo prosto rozumianą władzą, to znaczy na przykład jesteśmy dorosłą osobą w szkole, która jest nauczycielką i mamy władzę w ten sposób nad dziećmi, ale to może być też taka władza w relacjach rówieśniczych, polegająca na przykład na tym, że czasami zdarza się na przykład w klasie tak, że są dzieci, które są w tej klasie dłużej. Jest jakieś dziecko nowe, które przyszło i ma mniej ugruntowaną jeszcze pozycję taką wieśniczą. Więc ta władza może być bardzo szeroko rozumiana. No i jeśli chodzi o samą definicję już taką bardzo twardą i konkretną dyskryminacji, no to jest to nieuzasadnione, niesprawiedliwe, gorsze traktowanie jakiejś osoby ze względu na jej cechę.
To jest bardzo ważne, że ze względu na jej cechę, na dodatek ta cecha może być rzeczywista albo domniemana. Jak sobie Państwo przypomnicie takie na przykład głośne sytuacje, takie sytuacje, o których też było głośno w mediach, związane z dyskryminacją w szkole, gdzie na przykład dziecko doświadczało przemocy ze względu na przykład na to, że chłopiec miał wąskie spodnie i był wyzywany od pedału. Bo to jest na przykład taka sytuacja. Tak, niekoniecznie dziecko musi mieć tą cechę, żeby być gorzej traktowane. Wystarczy, że inne dzieci czy też dorośli w szkole przypiszą temu dziecku taką cechę. No i tutaj macie Państwo też wyszczególnione cały wachlarz tych cech, które bardzo często są tymi przesłankami dyskryminacji w szkole, zaczynając od płci, wieku, przez kolor skóry, orientację seksualną, tożsamość płciową, stan zdrowia, pochodzenie, teraz szczególnie ta przesłanka pochodzenia jest oczywiście bardzo istotna, narodowość, poglądy polityczne, status materialny i rodzinny, ale też na przykład zawód czy wykształcenie, tutaj już mówimy bardziej o dorosłych, wyznanie czy bezwyznaniowość i stopień sprawności, taką przesłanką, którą ja w ciągu ostatnich lat obserwuję jako taką coraz bardziej też wyraźną i rozpoznawalną przez szkoły, to jest przesłanka związana z neurotypowością albo neuroatypowością, czyli dotycząca dzieci na przykład z spektrum autyzmu. No i dyskryminacja się przejawia w taki sposób, że powoduje jakiekolwiek zróżnicowanie, cały czas nieuzasadnione, niesprawiedliwe, wykluczenie albo ograniczenie ze względu na tą cechę, których wynikiem jest jakieś utrudnienie albo uniemożliwienie korzystania na równi z innymi dziećmi z praw, wolności i różnych dóbr. To mogą być bardzo różne sytuacje od takiej aktywnej agresji werbalnej czy fizycznej przez takie wyłączanie, wykluczanie, na przykład niezapraszanie jakiegoś dziecka na urodziny w momencie, kiedy cała klasa na te urodziny jest zaproszona. Ja bardzo lubię i dlatego też chcę Państwu pokazać taką definicję wykluczenia w szkole sformułowaną przez hrabstwo Cardiff w Wielkiej Brytanii. I chcę ją pokazać dlatego, że ona w bardzo ciekawy sposób pokazuje, kto jest odpowiedzialny za wykluczenie w szkole. Ta definicja wykluczenia zaczyna się od takich słów, że jest to niepowodzenie instytucji w zapewnieniu adekwatnych i profesjonalnych usług odbiorcom. Ci odbiorcy, którym należy zapewnić te adekwatne i profesjonalne usługi, to są oczywiście uczniowie, uczennice, dzieci i młodzież. Więc ja bardzo lubię tę definicję, bo ona pokazuje, że to naszą odpowiedzialnością jako dorosłych, naszą odpowiedzialnością jako osób, które tworzą instytucje edukacyjne, jest to, żeby temu wykluczeniu zapobiegać. Wykluczenie to zgodnie z tą definicją nie jest to, co jedno dziecko robi drugiemu dziecku, że stosuje wobec niego przemoc czy dyskryminację, tylko to jest to, jeżeli my dorośli nie umiemy skutecznie temu zapobiec czy przeciwdziałać, jeżeli już do takiej sytuacji doszło. I oczywiście to wykluczenie może dotyczyć wielu cech. Akurat w Cardiff oni się skupiali na kolorze skóry, kulturze, przynależności etnicznej, pochodzeniu narodowym i obywatelstwie. No i też pokazują tak dosyć kompleksowo, że to wykluczenie, które również może prowadzić do dyskryminacji w konsekwencji, można zauważyć w procesach, postawach, zachowaniach wynikających, tak jak już mówiłam wcześniej, z uprzedzeń, czy z braku wiedzy i braku refleksji. Ostatnia rzecz, którą chciałam powiedzieć, to taka trochę jeszcze pod innym kątem, żeby się tak nie skupiać tylko na tych negatywnych zjawiskach, że dyskryminacja, wykluczenie, uprzedzenia i tak dalej, ale żeby trochę tą definicję domknąć takim pozytywnym akcentem, czyli o co nam tak naprawdę chodzi. Nie opowiadać o problemach, tylko opowiadać o tym, jak powinno być. No a powinno być tak, że mamy do czynienia w szkole i w obszarach życia społecznego z równym traktowaniem, czyli nie z taką sytuacją, w której traktujemy wszystkich jednakowo, identycznie i dokładnie tak samo, ale z taką sytuacją, w której każda osoba i każde dziecko jest traktowane w sposób godny, sprawiedliwy, ma możliwość korzystania ze swoich praw i wolności, rozwijania talentów i dokonywania autonomicznych wyborów życiowych bez ograniczeń związanych z stereotypami, bez uprzedzeń i dyskryminacji, no i oczywiście z uwzględnieniem
potrzeb danego dziecka, jego możliwości, ale też jego ograniczeń i różnych uwarunkowań zewnętrznych, które oczywiście też mogą się zmieniać, więc warto sorować na bieżąco. No i oczywiście to prawo do równego traktowania wynika z przyrodzonej godności i wolności każdego człowieka, jest mocno osadzone w takim podejściu prawo człowieczym. I tu bym postawiła kropkę na razie. Dziękuję Ci za tę właśnie definicję i też pokazanie tej złożoności, bo to nie jest proste, bynajmniej. To jest to taki temat, do którego też no, trzeba tak być uważnym, trzeba być, no, też wiedzieć właśnie, jakie są przesłanki, jakie są właśnie różne typy dyskryminacji, tych pól właśnie, na których dyskryminacja może być realizowana, na podstawie której może ktoś być dyskryminowany. Ale tak, więc dziękuję za to. To jest ważne właśnie, żeby wiedzieć, że też w szkole to też trochę inaczej wygląda, więc dzięki za to wskazanie i tej wzrastającej tendencji właśnie do dyskryminacji osób neuroatypowych, także osób właśnie z tego powodu. I to na pewno Państwo też sobie zdają sprawę z tego i też prosimy o takie głosy tutaj na czacie, żebyśmy też widzieli, z czym Państwo mają wyzwanie, co Państwo widzą też w swoim otoczeniu, na co Państwo zwracają uwagę, że co jest właśnie tam taką przesłanką, która może u Państwa jest dyskryminowana. Dziękuję za tę definicję. I teraz to, co bardzo ważnego jest, bo też nie zawsze sobie zdajemy sprawę, nie zawsze to widać, to co właśnie ona, ta dyskryminacja powoduje, poza tym właśnie, że ogranicza czyjeś prawa, to właśnie co osoby dyskryminowane czują. I tutaj chciałem Ciebie, Ewa, poprosić o taki wgląd w to, co osoba czuje, nawet jeśli tego nie pokazuje, prawda? Bo to też jest bardzo ważne, że czasami ktoś może coś czuć, a my tego możemy nie zauważyć, ale więc warto wiedzieć, żeby też móc odpowiednio zareagować, jak tylko czujemy, że coś może być na rzeczy. Zanim przejdę do twojej odpowiedzi, znaczy twojego pytania, Enku, to chciałam jeszcze tylko dodać do tego, co mówiła Agnieszka, że ponieważ mam taką możliwość od 20 lat przyglądania się społeczności małych dzieci, poczynając od 3-latków, 4-latków, 5-latków i później tych samych dzieci, obserwowania ich w szkole do 15 roku życia, tak? Jakby tej perspektywy, jak te zachowania, wykluczania rozwijają się w czasie i one się niestety rozwijają wraz z wiekiem. Stąd jakby taki jest mój wniosek, ale nie tylko mój, że ogromne znaczenie w tym rozwoju i postawie dyskryminującej ma kultura, ma społeczność, mają wartości przekazywane i socjalizacja tak naprawdę, przekazywanie pewnych schematów zachowań. Tak w przypadku takich małych dzieci, 3-latków, tych zachowań wykluczania jest naprawdę niewiele. One wzrastają tak naprawdę może na poziomie 5-6-latków, ale one dotyczą przeważnie jakichś takich zachowań na zasadzie złych doświadczeń. Natomiast ewidentnie zachowania dyskryminacyjne nasilają się na poziomie szkolnym, na poziomie szkoły podstawowej. Co jest takie ciekawe, że w przedszkolu, nawet kiedy trafiają się dzieciaki innych narodowości, czy ostatnio dużo pojawiło się u nas dzieci z Ukrainy, czy z Brazylii nawet mamy dzieciaka, dzieci w przedszkolu są niesamowicie empatyczne, ciekawe, otwarte. Nawet jeżeli pojawiają się bariery językowe, to one próbują na różne sposoby jednak dowiedzieć się, włączyć, zaprosić do zabawy. Natomiast im starsze dzieci, być może wynika to z doświadczeń, uprzedzeń właśnie, no pojawia się cały szereg, cały wachlarz sytuacji wykluczających, od takich, które podała Agnieszka, typu, że ktoś tam nie jest zapraszany na urodziny, czy zapraszany do gry, czy po prostu jest pomijany w dyskusji, niezauważany, że jest. Kolejny taki aspekt bardzo istotny, o którym powiedziała też Agnieszka, ale chciałabym go bardzo podkreślić, bo mamy na to wpływ my dorośli, to jest ta kwestia władzy. Każda dyskryminacja ma ogromny związek z władzą. Poczynając w ogóle w szkole,
od rekrutacji na przykład, tak? To, że no, ze względu na różne uwarunkowania przyjmowane są dzieci bądź nie przyjmowane, czyli nie mają tak równego startu do dobrej edukacji, to jest już nierówne traktowanie tak naprawdę. Więc wiele jest takich zachowań w pewnych strukturach organizacji szkoły, które z definicji wykluczają niektóre grupy społeczne. Ale jeżeli już dojdzie do dyskryminacji, to trzeba pamiętać o tym, że nie wiem, czy Państwo doświadczyliście kiedyś takich sytuacji, kiedy ktoś ze względu na jakąś cechę, którą macie, gorzej Was traktował. Zazwyczaj są to bardzo trudne uczucia i trudne emocje. Natomiast to, co trzeba podkreślić w przypadku dyskryminacji, jest to pewien proces. To nie jest tak jak w sytuacji jakiegoś konkretnego kryzysu typu śmierci kogoś bliskiego czy straty. To jest proces, który osoby, które doświadczają jakiejś formy nierównego traktowania bądź wykluczania, niestety doświadczają tego wiele razy. To nie jest jednorazowe doświadczenie. Jeżeli ktoś doświadcza dyskryminacji bądź wykluczenia ze względu na przykład na sprawność, czy właśnie na neurotypowość bądź nieneurotypowość. I mam tu na myśli właśnie na przykład dzieciaki z zespołem Aspergera, które naprawdę, ponieważ jest to spektrum, bardzo się różnią, ale czasem ta etykietka powoduje, że nie są przyjmowane do szkoły na przykład, tak? Albo są przyjmowane, ale są inaczej traktowane ze względu na orzeczenie, które bardzo podobnie wygląda u wszystkich, natomiast każde dziecko zupełnie inaczej wygląda, inne ma możliwości. Wtedy doświadczając dyskryminacji, to co czuje dziecko, to na pewno złość, na pewno takie poczucie rozczarowania, przygnębienia, bezradności, strach, złość. To są emocje, które są związane z niezaspokojonymi potrzebami. Przede wszystkim potrzeby bezpieczeństwa, takiej spontaniczności, poczucia równych szans, komfortu, czy poczucia wpływu, czy wolności. To są zazwyczaj po prostu takie uczucia bardzo trudne, które towarzyszą tym dzieciakom wiele razy i przez dłuższy czas. Dlatego one jakby prowadzą do pewnych nieodwracalnych jakby zachowań, zmianie w sposobie myślenia o sobie, o życiu, o reagowaniu na relacje społeczne i nie tylko. Jeżeli te dzieciaki nie dostaną wsparcia i wzmocnienia, niestety, poczynając od wyuczonej bezradności, kształtuje się jakby taka postawa zranienia, złości, frustracji i może to prowadzić do zachowań aspołecznych, może to prowadzić ewentualnie do zachowań autodestrukcyjnych, a w efekcie do zamykania się w sobie czy zachowań takich depresyjnych. Dlatego jakby reakcja osób dorosłych, mądrych dorosłych, żeby wesprzeć dzieciaki w poradzeniu sobie z daną sytuacją dyskryminacji, poradzeniu sobie z trudnymi emocjami, takimi jakim jest złość czy strach, samotność, smutek, to wyczerpanie i rozczarowanie, jest jakby niezbędne, żeby to dziecko mogło zdrowo się rozwijać i zdrowo funkcjonować. Mm.
Dzięki Ewo za pokazanie tego spektrum, bo to rzeczywiście warto wiedzieć, że to może coś, co właśnie nawet nie widać po dziecku, to jednak może na nie wpływać tak, że właśnie, bo że ono nie skupia się wtedy właśnie na nauce, prawda, na rozwoju, tylko wtedy jest skupione właśnie na swoich złej, niekomfortowej sytuacji, emocjach, bardziej walczy o przetrwanie niż właśnie jest to robi, co powinno w szkole robić, czyli właśnie się rozwijać, uczyć, być z innymi i korzystać z tego po prostu. I dzięki temu oczywiście cała społeczność, prawda, od razu gorzej się czuje, no bo też jeśli taka osoba jest, no to też inni też może wobec niej jakoś się ustawiają, prawda? I to może powoduje kolejne jakieś działania. I bardziej jest nie fajnie pewnie w takiej społeczności klasowej niż tak właśnie konstruktywnie, twórczo dla wszystkich. Tak, ja w ogóle obserwuję, szczególnie w tej społeczności szkoły podstawowej, że to, czego najbardziej potrzebują dzieci, to przynależności. I w momencie, kiedy one są wykluczane, nierówno traktowane, najbardziej brakuje im i jest sfrustrowana ta potrzeba przynależności. To powoduje, że kompletnie nie są zainteresowane właśnie, no, tak jak powiedziałaś, Janku, rozwojem, nauką, bo przede wszystkim chcą przynależeć. A co właściwie, jak można właściwie to takie dziecko właśnie, które doświadcza tej dyskryminacji, tak od razu właściwie wesprzeć? Jaka jest taka właściwie nasza pierwsza reakcja, jak widzimy, że coś się dzieje, jakiś sygnał mamy, czy od kogoś, tak? Bo może ktoś nam powie, może sami zauważamy, że coś się dzieje, może właśnie zauważamy to dyskryminujące takie właśnie czy przemocowe zachowanie, to co możemy tak na szybko zrobić właściwie optymalnie, żeby pomóc takiej osobie doświadczającej? Znaczy, przede wszystkim stanowczo zareagować, że się nie zgadzamy, tak, na takie traktowanie, tak? No, gdybyśmy mieli przeanalizować nawet tą sytuację, która może się wydaje banalna, typu niezaproszenie na urodziny, ale rzeczywiście to jest taka sytuacja, która naprawdę się dzieje i obserwowałam takie zjawiska niestety z dużym wsparciem osób dorosłych, czyli rodziców, bo była to taka forma jakiejś zemsty akurat w takim przypadku, który znam, kiedy wszyscy byli zaproszeni na urodziny oprócz jednej osoby. Co powinna zrobić osoba dorosła, a myślę tutaj nauczyciel, czy wychowawca, czy psycholog, który zna dziecko. Przede wszystkim jakby bardzo ważne jest to, żeby porozmawiać w tym przypadku w zależności od wieku, tak? W jakim wieku się to dzieje, bo jeżeli dzieje się to w przedziale, nie wiem, jeden w klasach 1-3, bardzo ważna jest ta rozmowa z rodzicami, ale w przypadku dzieci starszych już bezpośrednia też reakcja. To, co warto powiedzieć, to pierwsze zauważyć, że miała miejsce taka niesprawiedliwa sytuacja i że ma to charakter wykluczania i przemocy, że nie jest to coś, co jest normą, że ja jako osoba dorosła, nauczyciel, osoba, która ma wpływ na tą klasę, nie podoba mi się to, nie zgadzam się na to. I teraz wyrażenie takiego stanowiska, ważne, żeby to była konstruktywna informacja zwrotna, tak? Ja często uczę dzieciaki, że jakby ważne, żeby one umiały sobie dawać informację zwrotną, ale też i żeby osoby dorosłe potrafiły konstruktywnie wyrazić swoje zdanie i nie zawsze ta informacja zwrotna jest pozytywna, więc w tym przypadku wyrażając swoją negatywną informację zwrotną, czyli że nie podoba mi się to, że jedna osoba nie została zaproszona na urodziny, to, że jakby martwię się o to, że ta osoba
może się poczuć wykluczona, że było jej przykro, że to jest jakby wspieranie takiej postawy nierównego traktowania i że oczekuje, że jakby ktoś, nie wiem, chociaż wyjaśni, co było powodem takiego zachowania, albo że jeżeli już ma miejsce taka sytuacja, to że jakby nie będzie na forum podkreślał tego, że wszyscy byli, a ta jedna nie była. Czyli wyrażenie tej opinii, informacji zwrotnej, ważne, żeby ono było oparte na faktach, tak? Że i natychmiast, i głośno, i na forum, jakie mamy zdanie i stanowisko. Ważne jest oczywiście, żeby wysłuchać też tej osoby, co ma do powiedzenia, co było przyczyną, jakby ustosunkować się do tego. Znaczy, ważne jest, żeby osoba znacząca w klasie czy dla tego dziecka jasno określiła, że nie zgadza się z taką postawą czy z takim zachowaniem. Głównie ze względu na to, że wśród osób, które w klasie, osób, które mają taką aktywne zachowania dyskryminujące, jest niewiele. Natomiast zdecydowana większość to są świadkowie, często bierni świadkowie, którzy wtedy, kiedy nie widzą reakcji ze strony osoby dorosłej, osoby, która ma właśnie władzę, że dana postawa, dane zachowanie jest wykluczające czy przemocowe, to traktują to jako normę, więc brak reakcji ze strony osoby dorosłej jest po prostu no taką cichym przyzwoleniem na to, tak, że to jest okej. To, jak ja to robię często, to wykorzystuję do tego spotkania trójstronne, to znaczy zapraszam na spotkanie dane dziecko, które właśnie zachowało się w sposób dyskryminujący wobec kogoś. Zapraszam też często rodziców danego dziecka i we trójkę wspólnie rozmawiamy o tej sytuacji, właśnie udzielając konstruktywnej informacji zwrotnej. Dlatego, że unikam w ten sposób tego jakby drugiego obiegu, czyli że dziecko mówi, że było inaczej rodzicowi, rodzic zawsze przyjmuje taką postawę chroniącą dziecko i to jest jakby naturalne, więc żeby wyjaśnić postawę i stanowisko szkoły czy grona nauczycielskiego, zapraszam właśnie rodziców i zapraszam dziecko, żebyśmy wspólnie we trójkę porozmawiali o tej sytuacji, co w tym zachowaniu było przemocowe i wykluczające. Dzięki za te przykłady. Wydaje mi się, że to jest też ten dobry moment, żeby też wspomnieć o takim właśnie społecznym, ogólnoszkolnym traktowaniu tego tematu, bo tutaj fajnie mówisz właśnie, co można bezpośrednio powiedzieć, co można właśnie też innym pokazać, ten właśnie, co jest normą, a co nie jest. I tutaj mówiłaś o tej roli właśnie takich mądrych dorosłych, to bardzo ważne właśnie, żebyśmy stawali na wysokości tego zadania, bo to jest nasza taka właśnie rola, żeby tutaj wskazywać, jakoś tak modelować zachowania i pewne właśnie tworzyć normy, wskazywać te właściwe zachowania. Znaczy, jeszcze a propos tych reakcji, bo to jest jakby jedna strona medalu. Jedna to jest dotycząca samej osoby, która przejawia zachowanie dyskryminujące. Natomiast druga strona medalu to jest to dziecko, które doświadczyło właśnie dyskryminacji czy nierównego traktowania właśnie. I to ważne jest właśnie też, żeby zareagować i tu nie musi to być koniecznie psycholog, nie musi to być wychowawca. Ważne, żeby to był nauczyciel, który właśnie jest uważny, który jest empatyczny, bo chodzi głównie o to, żeby po pierwsze zauważyć, że zadziała się jakaś nierówność i niesprawiedliwość. Ważne jest, żeby jakby dać dziecku wyraźny sygnał, że to zachowanie jest jakby niewłaściwe i nie ma naszej zgody, nas dorosłych, na to zachowanie. Ważne jest, żeby dziecku trochę tak potowarzyszyć w tym, jak ono się czuje, jakie ma myśli w głowie, czego potrzebuje, tego, jakie, co ono mogłoby też zrobić, czego potrzebuje, żeby zrobić, żeby się
lepiej poczuć w tej sytuacji, tak? Czyli tak trochę potowarzyszyć mu w sposób empatyczny, pobyć. Ale też jeżeli mamy takie plany, żeby jednak podjąć jakieś działania w klasie, czy rozmowa na forum, czy rozpoczęcie jakichś warsztatów, to ważne jest, żeby uprzedzić dziecko, tak, o tej sytuacji, że planujemy na ten temat porozmawiać w klasie i też ustalić z nim, na ile chciałoby, żebyśmy poruszyli ten temat i jak głęboko ten temat poruszyli, bo to oczywiście zależy od wątku i od tematu, jaki jest. No i jakby informować też o tych planach, co i kiedy planujemy i też trochę uzyskać zgodę dziecka na to, tak, żeby była zgoda na to, żeby o tym porozmawiać, zadbać o jego bezpieczeństwo przede wszystkim, tak, i o taki dobry komfort i dobre samopoczucie. Czasem te zachowania nierównego traktowania wynikają z sytuacji zawinionej, to znaczy dziecko, które zostało jakoś wykluczone czy gorzej potraktowane, coś tam zrobiło takiego, że sprowokowało daną grupę czy daną osobę. Ja też praktykuję te spotkania trójstronne z rodzicami właśnie dziecka, które doświadczyło przemocy. Po pierwsze, żeby dać rodzicom informację o tym, że nie ma zgody mojej na to, żeby takie zachowania miały miejsce, żeby trochę pokazać rodzicowi, że zajmujemy się tą sprawą i że ona jest ważna dla nas, ale też, żeby z rodzicem i z dzieckiem porozmawiać o tym, co dziecko mogłoby zrobić, aby jakby uniknąć takich sytuacji w przyszłości, jakie ma zasoby, żeby sobie poradzić w przyszłości i też jak rodzic mógłby wesprzeć dziecko, tak, w takiej konkretnej sytuacji, czyli żeby ustalić jakiś plan działania wspólny. Takie spotkania trójstronne to jest naprawdę coś, co mi się bardzo sprawdza. One naprawdę nie muszą być długie. To są czasem 15-półgodzinne spotkania maksymalnie, ale one bardzo dużo wnoszą i mam takie poczucie, że wtedy jakby obie strony, chodzi mi tu i o rodziców, i o dziecko, mogą się czuć zaopiekowane. Dzięki wielkie. Ja czuję też, że to jest taki temat, pewnie też jak najbardziej wspieram to i wydaje mi się, że to bardzo sensowne. Czuję też, być może Państwa myśli, to proszę tutaj też wyrazić na czacie, czy to może być też takie trudne, prawda, żeby tyle pomieścić spotkań. Wiadomo, że w szkołach systemowych bywa tak, że 30 dzieci, prawda, trudno tak czasami każdemu poświęcić czas, ale to jest rzeczywiście ważne, żeby spróbować chociaż właśnie regularnie do każdego się odezwać, nawiązać kontakt, być w kontakcie takim też emocjonalnym, sprawdzać, a wydaje mi się, że ten kontakt taki, czy trójstronne spotkanie, czy właśnie taki kontakt partnerski z rodzicami też jest do wypróbowania, prawda? I tutaj też znowu most do tego, o co chciałem Ciebie, Agnieszko, zapytać, czyli takiego właśnie ustalania takich procedur, takich właściwie reguł, jak tutaj właściwie powinna w klasie jak reagować, czy jak w szkole reagować w ogóle właśnie na dyskryminację, na takie niepokojące wydarzenia, no bo to warto by rzeczywiście jak najbardziej, tak myślę, uspójnić sobie tak wielostronnie, prawda? Tak choćby trójstronnie, ale najlepiej jeszcze więcej, jeszcze więcej stronnie. Więc powiedz o swoich doświadczeniach właśnie w tworzeniu takich właśnie procedur, takich właśnie ścieżek, czy reagowania, czy zapobiegania, jak ty tam na to patrzysz? Bardzo chętnie. Jeśli zatrzymasz udostępnianie, to też pokażę kilka slajdów jeszcze. Ja jestem w ogóle ogromną fanką takich rozwiązań instytucjonalnych i systemowych, jeśli chodzi o przeciwdziałanie dyskryminacji. Myślę, że to są absolutnie dwie strony jednego medalu, to o czym ty mówiłaś, Ewo. Takie właśnie reagowanie w bardzo konkretnych sytuacjach, wspieranie dziecka i wszystkich osób zaangażowanych w sytuację. A drugą stroną medalu są badania instytucjonalne, systemowe i na nie też chciałam trochę powiedzieć, bo one też w pewien sposób mogą nam strukturyzować podejście i dawać też takie poczucie spokoju, że jakakolwiek sytuacja się nie zdarzy, to jakby mamy jakieś kierunkowskazy, drogowskazy, jakieś wytyczne i kierunki, które nas poprowadzą. Chciałam powiedzieć o trzech rzeczach. Jedna rzecz to będą założenia, druga rzecz to będą
kroki chronologicznie, które można podjąć, i trzecia rzecz to będzie już opracowanie jakiegoś dokumentu, który wyznacza nam pewne standardy związane z interaktywaniem w szkole. Zacznę od założeń i chciałam powiedzieć o pięciu. Wydaje mi się, że to, co jest bardzo pomocne, to jest zbudowanie sobie takiego szerszego spojrzenia na to w ogóle, jak my widzimy temat dyskryminacji i temat równego traktowania w szkole. I z moich doświadczeń i to rekomendowałabym takich pięć elementów. Po pierwsze, żeby patrzeć na równe traktowanie pod szerokim kątem, jeśli chodzi o zakres przesłanek. Czyli znowu wrócę do tego, co mówiłam wcześniej, bez względu na to, z jakiego powodu, czy ze względu na jaką cechę dziecko doświadcza dyskryminacji, wykluczenia, przemocy, one wszystkie są równo ważne. Mówię o tym bardzo tak stanowczo, dlatego że no, macie na pewno Państwo też takie doświadczenia i takie obserwacje, że i w społeczeństwie, i w systemie edukacji w Polsce jest tak, że niektóre cechy czy niektóre przesłanki to są takie, które budzą więcej kontrowersji, a niektóre mniej. I że czasami w szkole łatwiej jest wprost powiedzieć, nie zgadzamy się na dyskryminację dziecka z niepełnosprawnością, niż nie zgadzamy się na dyskryminację dziecka transpłciowego. Więc wydaje mi się, że zanim przejdziemy do jakichś konkretnych działań, to warto sobie to tak bardzo jasno i wprost powiedzieć. Nie ma zgody na przemoc i dyskryminację bez względu na to, jakiej cechy czy jakiej przesłanki ona dotyczy. Każde dziecko ma prawo do tego, żeby być chronione przed dyskryminacją i przemocą ze względu na jakąkolwiek cechę, którą posiada. Drugie takie założenie, które bym zachęcała, żebyście Państwo poddali refleksji i też przepuścili przez takie swoje wartości, swoją refleksję, to jest szerokie rozumienie społeczności szkolnej. To znaczy, żeby spojrzeć na szkołę jako na grupę osób, która się składa z podgrup, ale że te wszystkie grupy jakby są ze sobą połączone i nasz dobrostan zależy od dobrostanu wszystkich grup. Jak mówię o szerokim rozumieniu społeczności szkolnej, to mam na myśli i kadrę pedagogiczną, i dyrekcję, ale też osoby zatrudnione w szkole na podstawie innej niż karta nauczyciela, za chwilę powiem o tym jeszcze dwa słowa, ale też rodziców i opiekunów prawnych i oczywiście uczniów i uczennice, którzy są właściwie no, prawie najliczniejszą grupą, chyba że policzymy wszystkich rodziców, no to wtedy nie. Dlatego, że tak jak pokazywałaś, Ewo, ten slajd z emocjami, z uczuciami, które towarzyszą dzieciom doświadczającym dyskryminacji, to ja też miałam taką myśl, że dokładnie tych samych emocji doświadczają nauczycielki, nauczyciele, rodzice, ale też na przykład panie sprzątające w szkole czy panowie woźni w momencie, kiedy sami doświadczają jakiejś niesprawiedliwości. No i że jeżeli skupimy się tylko na tym, żeby przeciwdziałać dyskryminacji wobec dzieci, a na przykład będzie dyskryminacja w gronie nauczycielek czy nauczycieli, albo gorzej będą traktowane na przykład, nie wiem, panie sprzątające, no to nie osiągniemy tego efektu, o który nam chodzi. Trzecie takie założenie, które jakoś chciałam polecić Państwa uwadze i refleksji, to jest to, żeby myśleć o równym traktowaniu w szkole jako o czymś, co jest stałe i powinno być mocno i gruntownie wpisane w kulturę organizacyjną szkoły. Czyli że to, na ile i jak skutecznie będziemy w stanie przeciwdziałać dyskryminacji, nie powinno zależeć od tego, czy akurat wychowawczynią klasy 6A jest nauczycielka, która czuje temat, czy nie. Albo czy akurat ta pani, której te kwestie są najbliższe sercu, to akurat jest teraz w szkole, czy może zmieniła pracę, albo poszła na urlop macierzyński. Chodzi o to, żeby właśnie tworzyć pewne zasady, pewne struktury, które będą działać niezależnie od tego, jak się będzie zmieniać czy personel szkoły, czy uczniowie, uczennice i cała społeczność szkolna. I do tego wrócę jeszcze na końcu. Czwarte założenie to jest to, żeby... I ono jest bardzo ważne, jest na końcu. Żywy proces, a nie martwe zapisy. Czyli to nie chodzi o to, żeby zrobić jakiś dokument, napisać jakiś regulamin, jakiś statut, jakąś procedurę, jakiś program profilaktyczno-wychowawczy, włożyć do segregatora albo do gabloty i w razie czego pokazać w kuratorium, że proszę bardzo, mamy. Chodzi o to, żeby to było takie organiczne, żywe, praktyczne, żeby to był żywy, refleksyjny proces, który prowadzi do działania i zmiany. Czasem nas zaprowadzi na manowce, czasem w jakiś ślepy zaułek, ale żeby to było żywe i żeby to nie było fasadowe, tylko żeby to było naprawdę służące całej społeczności szkolnej.
No i taka ostatnia jeszcze rzecz, o której chciałam powiedzieć w kontekście tych założeń, to jest taka moja zachęta, żeby myśleć o przeciwdziałaniu dyskryminacji i o zapewnianiu równego traktowania w kontekście zwiększania też samodzielności szkoły, czyli żeby podchodzić do tego tematu z takim nastawieniem budowania własnych kompetencji. Oczywiście ten obszar kompetencji związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji jest ogromny i nie będziemy w stanie w oczywisty sposób specjalizować się we wszystkim, więc sięganie po wsparcie zewnętrzne, współpraca jest absolutnie konieczna i niezbędna. Natomiast żeby na ile to tylko możliwe, jakby budować swoje własne kompetencje i nie polegać na takim podejściu, że no dobrze, to jak tu mamy do czynienia z przemocą, to zaprosimy kogoś z zewnątrz, żeby przyszedł na 2 godziny, a jak tutaj mamy do czynienia z jakąś inną trudną sytuacją, to że tak powiem, będziemy to outsourcować. Chodzi o to, żeby brać samemu odpowiedzialność i budować swoje kompetencje, a sięgać po wsparcie specjalistyczne wtedy, kiedy to jest rzeczywiście niezbędne i potrzebne. To była pierwsza rzecz, którą chciałam powiedzieć. Druga rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest właśnie pewna propozycja takich chronologicznych kroków, które można podjąć, żeby systemowo podejść do przeciwdziałania dyskryminacji w szkole. Jeśli już mamy taką decyzję, że chcemy się tym zajmować, chcemy ten temat ruszyć, to pewnym sposobem podejścia do tego może być zaczęcie od tego, żeby poinformować społeczność szkolną, czyli no to jest chyba dosyć oczywiste, tak, żeby nikt nie był zaskoczony, żeby wszyscy wiedzieli, że zabieramy się za ten temat, żeby wszyscy też mogli się włączyć, wyrazić swoje obawy, wyrazić swój entuzjazm, wyrazić jakąkolwiek opinię czy swoje podejście, jakie do tego mają. Po drugie, warto stworzyć jakiś zespół, który będzie miał rolę taką koordynacyjną, czy inicjującą, czy pilotującą, kogoś, kto po prostu mówiąc tak bardzo potocznie będzie to trzymać w kupie i najlepiej, żeby to była więcej niż jedna osoba, a nawet więcej niż dwie, bo wtedy jest raźniej i efektywniej. Trzecia rzecz to jest badanie potrzeb i diagnoza sytuacji z perspektywy różnych grup tworzących społeczność szkolną, czyli żeby dowiedzieć się trochę, a jak dzieci widzą dyskryminację czy wykluczenie, z jakimi sytuacjami wykluczenia się spotykają w szkole, ale też co rodzice widzą w tym obszarze, co widzi w tym obszarze kadra administracyjna, panie sprzątające, panie gotujące, panowie woźni, i żeby stworzyć sobie taką mapę z taką otwartością i zaciekawieniem i potem na tej podstawie stworzyć jakąś analizę i już planować i realizować konkretne działania. No i dopiero potem, jak już mamy taką mapę, wiemy w jakim kierunku chcemy zmierzać, czy jakie kwestie są szczególnie palące w naszej szkole, to opracowywać jakieś zasady i procedury. I tutaj będę powtarzać do znudzenia w taki sposób, żeby to było sensowne i żeby to było żywe i refleksyjne, a nie sztywne i skostniałe. No i takim dopiero ostatnim krokiem, który ja bym rekomendowała, to jest przyjęcie jakichś zasad i procedur przez społeczność szkolną, przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, przez Samorząd Uczniowski, ale też z takim, absolutnie z takim założeniem, że to też ma być żywe i że co jakiś czas do tego wracamy, sprawdzamy, czy coś trzeba tam dodać, odjąć, zmodyfikować, zmienić. No i jeśli już dochodzimy do takiego miejsca, że chcemy właśnie wprowadzić, czy jakieś zasady, procedury, które będą nas w razie trudnych sytuacji przez nie przeprowadzać z jakimś większym takim spokojem i poczuciem osadzenia, no to ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest taka propozycja, jaką strukturę i jaki zakres może mieć taki dokument dotyczący przeciwdziałania dyskryminacji w szkole, jakkolwiek Państwo sobie zdecydujecie się go nazwać, czy to będzie regulamin, czy to będzie procedura, czy to będą zasady, czy to będzie konstytucja naszej szkoły, czy cokolwiek innego. Z moich doświadczeń, a też pracowałam z wieloma szkołami w taki sposób, warto jest zacząć od tego, o czym ty mówiłaś, czyli od wartości, od takiego trochę zastanowienia się, o co nam w ogóle chodzi, na czym nam zależy, co jakoś jest dla nas żywe, co w nas rezonuje, co jest bliskie naszemu sercu i w jakiś sposób to zapisać. To nie musi być sposób jakiś taki wyrafinowany i pompatyczny, może być bardzo prosty i z serca, ale chodzi o to, żeby złapać tą energię, która nas w ogóle prowadzi przez ten temat. Po drugie, określić cele szkoły, czyli jaką my chcemy mieć szkołę, jakie chcemy mieć tutaj osiągnięte
cele związane z równym traktowaniem. Czy na przykład jesteśmy mocno zakorzenieni w prawach człowieka, czy jesteśmy na przykład mocno zakorzenieni, nie wiem, w filozofii korczakowskiej, czy w czymkolwiek innym. Jakby co jest tym naszym takim trochę, mówiąc górnolotnie, paradygmatem, ale też o co nam chodzi? Czy chcemy, żeby właśnie, żeby nie było przemocy i to jest nasz główny cel, czy na przykład naszym głównym celem będzie to, żeby budować i pielęgnować relacje w duchu na przykład komunikacji z przemocą. Trzecia rzecz może być określenie działań na rzecz równego traktowania, czyli jak już wiemy, jaka idea nam towarzyszy, jaka misja, wizja, jakie mamy cele, no to co wtedy zrobimy? Czy na przykład będziemy regularnie na godzinach wychowawczych 3 razy w semestrze robić zajęcia na ten temat? Czy będziemy robić jakieś wydarzenia? Czy cokolwiek innego? Czy na przykład, nie wiem, przeszkolimy się jako kadra w jakiejś metodzie czy w jakiejś procedurze, która nas będzie wspierać w tym? No i już tak przechodząc do takich rzeczy, które są bardzo potrzebne, szczególnie w sytuacji, jak dzieje się coś złego i trzeba to zgłosić, albo warto to zgłosić, no to warto też mieć gdzieś w tych procedurach taką zapisaną funkcję szkolnego pełnomocnika albo pełnomocniczki, albo zespołu do spraw równego traktowania, czy do spraw zgłoszeń, jakkolwiek też sobie Państwo to nazwiecie, i określić zadania tej osoby, na przykład w taki sposób, jak można do tej osoby zgłosić sytuację dyskryminacji? Mailem, telefonem, czy trzeba przyjść osobiście? Ile czasu zajmuje rozpatrzenie takiej procedury? Czy jeżeli ja zgłoszę coś takiego jako mama dziecka, to za ile czasu dostanę jakąś informację zwrotną, czy w ogóle ją dostanę? Tak? Czy za 2 tygodnie ktoś mi powie, co się z tym wydarzyło, czy na przykład za 3 miesiące? To są już takie bardzo praktyczne rzeczy, ale na przykład z perspektywy rodzica ogromnie ważne. Piąta rzecz, czyli określenie sposobu zgłaszania tego nierównego traktowania w szkole. Jak to ma wyglądać, do kogo to trafia, czy to po trafieniu do tej osoby, na przykład pełnomocniczki, jest rozpatrywane przez tą pełnomocniczkę, czy przez zespół, czy trafia do dyrekcji, czy może do jakichś zewnętrznych jeszcze osób wspierających, jeśli jest taka potrzeba. No i określenie też sposobu monitorowania traktowania, czyli znowu co jakiś czas wracamy do tego, sprawdzamy, co żeśmy sobie tam kiedyś wymyślili i zapisali, czy to działa, czy to żyje, czy to nadal ma sens, czy może trzeba coś tutaj zmienić, poprawić, albo w ogóle zmodyfikować. No i oczywiście określenie też sposobu informowania społeczności szkolnej o tych działaniach, czyli żeby ten przepływ komunikacji był, żeby i uczniowie, uczennice, rodzice i cała kadra szkoły się dowiadywała na bieżąco, co się dzieje, bo to też daje takie poczucie osadzenia i bezpieczeństwa. To są takie propozycje, które mam, one są oczywiście ramowe i absolutnie pokazuję je z taką myślą, żeby z taką intencją, żeby to był punkt wyjścia do jakichś własnych refleksji i szukania swoich najlepszych sposobów. To są te rzeczy, które jakoś z mojego doświadczenia się sprawdzają, ale proszę je po prostu brać i robić z nimi to, co Państwo uznacie za najbardziej sensowne. Dzięki wielkie za pokazanie tej propozycji systemu, systemowej pracy takiej. I więc to, co usłyszałem, właśnie taka potrzeba, żeby to rzeczywiście była żywa praca, taka właśnie, żeby to była ciekawa, prawda? No bo czasami te procedury aż tak przerażają, nie chcemy po prostu i tej obowiązki, więc je odhaczamy, ale one też w związku z tym też nie są takie właśnie skonsultowane. Nie mamy czasu często usłyszeć tych głosów, a to jest jednak, wydaje nam się, bardzo ważne. Wydaje mi się, że tutaj też dotykamy takiego tematu jak praca z błędem, czy też właśnie taka partycypacja. Wydaje mi się, że tutaj właśnie, żeby tak mi się wydaje, że można czasami sobie tak przyjąć, że po prostu, że jeśli pokażemy, że jesteśmy otwarci na głosy, to też pokazujemy, modelujemy te stosunki właśnie między właśnie dziećmi, młodzieżą, prawda, jak oni będą traktowali innych, czy będą właśnie kazali komuś coś robić, właśnie swoim językiem budowali świat, taki właśnie tylko jakby nakazów i praw,
obowiązków, czy będziemy dopuszczali ich głos, więc to wydaje mi się, że to jest bardzo fajne wyzwanie dla społeczności szkolnej i być może zacząć od takiego właśnie nawet takiej mikroskali, takiego na przykład klasowego takiego, prawda, w klasie zacząć o tym rozmawiać, może macie taką właśnie swoją klasę, która jest taka bardziej aktywna, kreatywna i chętna do takiego właśnie zmieniania świata i kreowania właśnie takich sytuacji, to może na tę sytuację może tak zacząć, zanim cała szkoła się przekona, że to rzeczywiście ma sens. Pamiętam, też mam kontakt z taką pedagogzką szkolną z Pomorza, która po prostu, ona tworzyła, zbierała od wszystkich nauczycieli z całej szkoły te cele, ich takie diagnozy, gdzie tutaj warto popracować i potem dawała każdej klasie jeden z tych celów, czyli cała szkoła była zaangażowana w realizację programu profilaktyczno-wychowawczego, właśnie tak, że każdy właśnie w danym nam miesiącu realizował jeden cel właśnie swoimi siłami na to właśnie, czy to na korytarzu całą społeczność szkolną, czy przychodził do każdej klasy i tam o tym mówił, czy jakoś angażował je w jakieś akcje, więc to można w różny sposób robić, ale myślę, że bardzo ważne jest to, żeby właśnie jak najwięcej osób angażować, no i być w takim kontakcie w społeczności szkolnej, bo wtedy właśnie się tworzą i te relacje, znamy się, możemy zareagować, możemy usłyszeć też, ktoś nam może coś powiedzieć, jak się znamy, ufamy sobie, więc bardzo fajny proces mi się wydaje. Ja bardzo polecam, nie wiem Janku, czy ty będziesz pamiętać dokładnie tytuł, jedną z publikacji CEO już sprzed wielu lat, taką żółtą A4, o partycypacji w szkole, gdzie między innymi są fantastyczne wykresy takie piramidalne, pokazujące, co jest prawdziwą partycypacją, a co jest taką powierzchowną, fasadową partycypacją, tylko temu, żeby dorośli tak mogli sobie odhaczyć, że dali dzieciom wybór, no ale to jest na zasadzie, czy włożysz żółte, czy czerwone spodnie, a nie jest to partycypacja. Jeśli przypomnisz sobie tytuł tej ja ją bardzo polecam, uważam, że no jest fantastyczna i warto do niej sięgać. Dzięki za to przywołanie tej publikacji. Ja spróbuję też ją odszukać, może mi się uda tutaj zaraz link znaleźć, żeby Państwu podać. Tak, i jeszcze właśnie, żeby tak nie zostawiać Państwa z tym takim dość dużym, wiesz, ambitnym celem, jakby to nie da się ukryć, że to jest taki ambitny i często właśnie w poprzek takich zwykłych, zwyczajnych działań szkolnych, takich bardziej właśnie odhaczania różnych procedur, więc zachęcamy bardzo, zapraszamy do tego, do takiego właśnie organicznego tworzenia zasad wspólnie. Ale chciałem też jeszcze na koniec wrócić do takiego właśnie co zrobić właściwie, jak ta dyskryminacja, jak taka właśnie sytuacja niepokojąca się stanie, to właściwie jeszcze kilka takich rad, co możemy właściwie zrobić w takiej klasie właśnie, w której jest taka sytuacja, bo chciałbym Ciebie poprosić o właśnie takich kilka wskazówek, bo to teraz właśnie też pod koniec roku jest też taki może czas spokojniejszy, kiedy można się przyjrzeć pewnym sytuacjom i może ponaprawiać pewne rzeczy, jak już mamy oceny za sobą, prawda, no i teraz właśnie taki spokojniejszy czas. Co możemy zrobić, żeby ta klasa właśnie z tej sytuacji wydźwignąć troszkę może? Co zrobić, żeby tutaj wesprzeć właśnie ten proces w takiej klasie właśnie, w której była dyskryminacja? Tak, rzeczywiście jest to czas pewnych podsumowań, planów i wniosków na przyszłość, to jest dobry moment, aczkolwiek jeszcze zanim Janku odpowiem na Twoje pytanie, to chciałam podkreślić to, co powiedziała Agnieszka właśnie, że zaangażowanie całej społeczności szkolnej jest kluczowe w tym wszystkim, dlatego że bardzo często te sytuacje wykluczania, przemocy czy w ogóle nierównego traktowania właśnie nie dzieją się na lekcji wtedy, kiedy wszystko jest poukładane, dzieci korzystają z podręczników, zapisują notatki w zeszytach, tylko właśnie na przerwach, w szatniach, w takich zaułkach gdzieś łazienek. I jeżeli zaangażowana jest również, nie wiem, kadra porządkowa, panie od sprzątania, panowie, którzy tam często gdzieś w szatni pilnują, portierzy i oni reagują, stop, przestań, nie zgadzam się, to jest jakby bardzo ważne, żeby cała społeczność szkoły wiedziała, że taki jest cel szkoły i że się na to nie zgadzamy. Bardzo ważne jest to, żeby wszyscy wiedzieli, tak jak Agnieszka tutaj mówiła, co dyskryminacją jest, a co nią nie jest. I kluczowe to, że znajomość programów, narzędzi, procedur, jest to bardzo ważne, bo na tym też to porządkuje szczególnie dużą społeczność, ale to właśnie jakby
rozmowa z radą pedagogiczną, ale nie tylko, z całą społecznością szkolną, dlaczego warto reagować, dlaczego warto nie zgadzać się, jakie konsekwencje niesie długotrwała dyskryminacja, to właśnie wewnętrzne przekonanie i wartości są tą motywacją do tego, żeby reagować. I poświęcenie temu dużo uwagi to jest naprawdę kluczowa rzecz. Ja mówię to naprawdę z własnego doświadczenia, ponieważ odgórnie właśnie wprowadziłam program przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, wykluczenia i dyskryminacji. I to, że taki program jest, że jest realizowany, że jest wpisany do dokumentacji, że jest wpisany w programy wychowawcze, to jest jedna rzecz, ale nadal u niektórych osób nie było takiego wewnętrznego przekonania, dlaczego warto reagować to w nawet najdrobniejszych sytuacjach, na mikro również nierówności, tak, od których jest najwięcej. Więc dużo czasu poświęcenie właśnie na to, żeby zbudować takiego wewnętrznego ducha do tego i gotowość do tego, żeby reagować, że to jest ważne, że wiadomo, że system z definicji nie wspiera równości, ale nawet najdrobniejsze nasze gesty, zachowania, niezgoda na żarty i dowcipy o blondynkach, to są takie drobne rzeczy, które... Ważne, żebyśmy zaczęli od siebie, tak? Bo to jest jakby coś, czym my modelujemy zachowania w relacjach z kolegami i koleżankami, ale też i z dziećmi. Dokumentowanie wbrew pozorom pewnych interwencji czy działań jest kluczowe, szczególnie w szkole, dlatego że niestety to jest tak, że nawet jeżeli czemuś poświęcamy bardzo dużo czasu i uwagi, interwencji właśnie w związku z jakąś przemocą czy nierównym traktowaniem, to bardzo często zdarza się, że później rodzice przychodzą i mówią tak, a co szkoła zrobiła w tym temacie, tak? No i właśnie no, szkoła zrobiła to i to, tak? Czyli podjęła różnego rodzaju, nie wiem, rozmowy, spotkania, interwencje, warsztaty, które naprawdę zajmują dużo czasu, dużo naszej uwagi i one mają znaczenie. I odpowiadając na twoje pytanie, bo zostało nam 3 minutki, Janku, to oczywiście z klasą możemy działać i wprost, i nie wprost. Nie wprost to poprzez różnego rodzaju warsztaty kształtujące wiedzę o dyskryminacji, czym są stereotypy, czym są uprzedzenia, co to jest dyskryminacja, poprzez treningi umiejętności społecznych, czyli jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty, wyrażać informację zwrotną, jak się bronić w sytuacji, kiedy stosowana jest wobec nas przemoc czy nierówne traktowanie. Są do tego gotowe scenariusze i programy, między innymi właśnie program przeciwdziałania przemocy rówieśniczej propagowany przez WCIES, bardzo fajnie opracowany, z gotowymi scenariuszami, ale też i nie wprost poprzez rozmowy z klasą o sytuacji, która ma miejsce w danej klasie. Jednak trzeba być ostrożnym ze względu na to, że w dużej klasie i w klasie, w której nie ma zaufania i nie ma otwartości, żeby rozmawiać o danym problemie czy danej sytuacji, czasem trudno jest dojść do takiego etapu, kiedy szczerze z uczniami można porozmawiać o konkretnej sytuacji przemocowej. Dlatego czasem trzeba zadbać o integrację, o zbudowanie zaufania w klasie, żeby można było z nimi otwarcie o sytuacji dyskryminacji w klasie rozmawiać. Nie sprzyjają temu oczywiście też bardzo liczne klasy, bo wtedy nie ma tej takiej takiego zaufania i poczucia bezpieczeństwa, ale tam, gdzie jest to możliwe, zachęcam do otwartej rozmowy o danej sytuacji w klasie za zgodą osób zainteresowanych, czyli osób, które doświadczają przemocy bądź nierównego traktowania, i bardzo ważne jest informowanie rodziców o tym właśnie, jakie działania podejmujemy, ponieważ oni bardzo martwią się o swoje dzieciaki, że one doświadczają przemocy, i takie nie tylko ich uspokajanie, ale informowanie o tym, że dla nas jest ważny temat, że zajmujemy się nim i na jakim etapie jesteśmy z tym tematem, powoduje, że rodzice stają się naszymi sojusznikami, a nie osobami, które rozliczają, czy coś zrobiliśmy, czy nic nie zrobiliśmy w tym temacie. Natomiast ja jestem zwolenniczką nawet najmniejszych, drobnych kroków, które prowadzą nas do tego, żeby nam się wszystkim w tej społeczności żyło dobrze, bo
Nierówne traktowanie czy dyskryminacja to nie jest tylko kwestia związana z tożsamością płciową czy z inną narodowością, ale to są drobne rzeczy właśnie związane z pochodzeniem, z wyglądem, z naszymi wartościami, więc dotyczyć nas to dotyczy, uważam, każdego, tak? Tylko w mniejszym bądź większym stopniu. Dzięki wielkie. Tak, no rozmowa jest kluczem chyba do osiągnięcia porozumienia. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze webinarium. Jest krótko, ale chcieliśmy, żeby konkretnie Państwu podać już na tym etapie roku szkolnego konkretnie i właśnie tak merytorycznie wskazówki i zachęty, różne takie inspiracje. Ja na koniec jeszcze parę ogłoszeń. Zachęcam do jeszcze w przyszłym tygodniu organizujemy jedno webinarium o kartach do rozmów i działań na temat praw człowieka. Link znajdą Państwo na czacie do zapisów. I zachęcam bardzo Państwa także do zgłaszania osób do siebie. Można również, można zgłosić nauczycielki, nauczycieli, którzy są takie właśnie, działają w tej właśnie tematyce, takiej otwartości, równości, które dużo robią takich działań. Starają się empatycznie rozmawiać, tworzyć taką przestrzeń bezpieczną w szkole. Więc bardzo zachęcamy, tutaj też link na czacie znajdą Państwo do zgłoszeń. Można właśnie nominować siebie, zgłosić się jako osobę aktywną, bo staramy się też pokazywać fajne, inspirować fajne takie działania i osób właśnie takie wartościowe. I też można innych nominować, więc do tego zachęcam. I pięknie Państwu dziękuję za dzisiejszą godzinę z nami spędzoną. Życzę powodzenia też w tych działaniach, w tej trudnej materii. I do zobaczenia, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.